Poczucie własnej wartości, czy jest wrodzone, czy da się je zbudować? Co ty możesz zrobić, żeby mieć wyższe poczucie własnej wartości? Dowiesz się tego w tym filmie. Zapraszam. Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Poczucie własnej wartości. Nie jest to wrodzona cecha, da się ją zbudować, da się ją stworzyć i teraz powiem ci jak. Jak to zbudować? Nie zaskoczy cię odpowiedź, jeśli już oglądałeś niektóre filmy z Życia Poczciwego. Bo najważniejsze, słuchaj, jest działanie. Działanie, robienie. Bo poczucie własnej wartości to nie jest coś, co możesz zbudować wmawiając coś sobie. Czyli wiesz, na przykład afirmując. Będziesz sobie afirmował, o, jestem piękny, zgrabny, wartościowy, jestem dobry tu, gdzie jestem i jestem bogaty też i jestem spełniony w każdej dziedzinie życia. I mówisz sobie to, siedząc na kanapie, żrąc czajpsy, oglądając telewizor i mając ogromny bęben. No i takie afirmacje to ci tylko zobacz, tak ci rozjeżdża się. Tu jest rzeczywistość, tu jest ta afirmacja i to tak się rozjeżdża. I twoje poczucie własnej wartości jeszcze bardziej idzie gdzieś w tak zwany eter, czyli nie istnieje. Także przede wszystkim działanie i tutaj w moim przypadku nie zaskoczę was też, jeśli już oglądaliście, no ćwiczenia zbudowały moje poczucie własnej wartości. Bo na studiach nie miałem zbyt wysokiego poczucia własnego. Miałem rozbujane ego, o nie powiem, że nie. Ego było wysokie, ale poczucie własnej wartości było niskie. I teraz, dzięki ćwiczeniom, dzięki czytaniu książek po prostu dobrych, niefikcyjnych, dzięki zmienieniu nawyków żywieniowych, dzięki stopniowemu stawaniu się taką osobą, jaką chciałem być, dzięki czynom. Czyny, nie cuda. To zbudowało moje poczucie własnej wartości i może też zbudować to twoje poczucie własnej wartości. Właśnie dbanie o swoje ciało, robienie czegoś twórczego, czegoś, wypuszczanie czegoś na świat i pomaganie innym ludziom. Dawanie biednym jeść, dawanie psom ze schroniska jeść. Takie rzeczy zwiększą twoje poczucie własnej wartości. Także zastanów się, czy nie warto zacząć robić niektórych z tych rzeczy. Bo bez działania, bez praktycznego robienia czegoś, to poczucie własnej wartości ci nie wzrośnie. Tak jak powiedziałem na początku, afirmacje, tego typu rzeczy, to nic nie da. To nic nie da, jeśli nie zaczniesz działać. Kolejna ważna sprawa, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości. Często ludzie rodzą się, tak? Rodzą się z rzeczami, które sprawiają, że ich poczucie własnej wartości jest niskie. Czyli dajmy, ktoś jest na przykład niski, jest krasnalem, dajmy. Ktoś jest szybko wyłysiał. Ktoś siwy jest bardzo szybko. Dziewczyny to pewnie mają tych kompleksów jeszcze 100 milionów, których nie znam. I mógłbym wymieniać i wymieniać. Jakbym je znał, ale ich nie znam. Co w takim przypadku? Czy to nie oznacza, że powinienem mieć niskie poczucie własnej wartości, bo właśnie taki jestem? Muszę się z tym pogodzić? Pogodzić się z tym musisz, ale teraz czy warto, żebyś ty się rozżalał nad takimi rzeczami, żebyś ty się rozpływał nad tym, byś sobie myślał cały czas, że jestem, o, takie mnie matka natura takiego małego zrobiła, albo takie mi siwe włosy zrobiła, albo coś, łyse włosy. To jak się nad tym będziesz rozpływał, to jest najgorsze, co możesz zrobić. Bo nie masz na to wpływu tak naprawdę, a sam się nie molestujesz, tylko maltretujesz. Sadomasochizm uprawiasz. I to zmniejsza twoje poczucie własnej wartości. Pociąg jedzie, także chyba muszę przerwać na chwilę. I jeszcze gorsza rzecz, jak masz jakichś bliskich znajomych, którym lubisz płakać na te tematy. Dajmy, że jesteś tym krasnalem. O, jestem taki mały, a ty taki wysoki, a tobie to się tak udało, tak ci dobrze, o. A ten drugi, dajmy, o, no tak, biedny jesteś, poklepuję cię, robisz się ofiarą automatycznie. Jak ofiara ma mieć wysokie poczucie wartości? No nie może. Ale tą ofiarą tak naprawdę nie jesteś, tylko sam się nią stworzyłeś. Przez to, że wyciągnąłeś te swoje niby słabości do innych, żeby cię poklepywali po plecach, żeby cię tworzyli ofiarą. No i masz niskie poczucie własnej wartości.
Także w tych przypadkach, no co możesz zrobić? Dajmy, że jakiś masz musisz znaleźć jakiś sposób ubierania, żeby dobrze wyglądać, nawet jak jesteś mały, jakąś fajną fryzurę, nawet jak jesteś łysy. Wszystko się da zrobić, wszystko da się zmniejszyć, żeby nie było tak widoczne, albo coś zawsze się da z tym zrobić. Nie trzeba robić z siebie ofiary losu. Ofiary losu. Nie rób z siebie, bo to bez sensu. I to tyle na ten temat. Wszystko wam powiedziałem, co wiem o budowaniu poczucia własnej wartości. Zresztą zalinkuję ci tu bardzo dobry film, 6 minut, właśnie na ten temat. Super wiedza, super informacje. I tam dużo ciekawszych rzeczy, jeszcze bardziej szczegółowo się dowiesz, co powinieneś robić. Ja ci powiedziałem tutaj, co u mnie, w moim życiu, tak naprawdę było najważniejsze. Dzięki Wacław, życie poczciwe. Zasubskrybuj, za tydzień zobaczysz nowy film Poczucie własnej wartości w 5 minut, albo dłużej mam nadzieję. Pozdrawiam, dzięki. Wacław, cześć.